1 sierpnia, na początku powstania warszawskiego, w tę rocznicę obiecaliśmy ustawę o grobach naszych żołnierzy, o mogiłach naszych powstańców, o wszystkich, którzy walczyli o niepodległość, walczyli o wolność. I dzisiaj, w tym dniu, który kończy powstanie warszawskie, obchody, dzisiaj jeszcze wieczorem oczywiście odbędą się, chcemy powiedzieć, chcemy zaraportować naszym żołnierzom, naszym bohaterom, że ta ustawa jest gotowa, została przyjęta dzisiaj na Radzie Ministrów i ona zapewnia środki po to, żeby szukać, żeby inwentaryzować i żeby dbać o mogiły naszych żołnierzy, o mogiły naszych przodków, którzy walczyli o wolność, walczyli o niepodległość. Daty, które wyznaczyliśmy w tej ustawie, to rok 1768, kiedy pierwsza Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, i 1963, kiedy zginął ostatni żołnierz wyklęty, pseudonim Lalek. Na przestrzeni tych lat, w wielu powstaniach, wielu bitwach, wojnach, strasznej II wojnie światowej i po niej, nasi przodkowie walczyli o niepodległość, o wolność w najróżniejszych miejscach świata i ta ustawa nakazuje poszukiwanie i pielęgnowanie tych grobów i mogił naszych przodków po to, żeby pamięć o nich budowała przyszłość, bo pamięć wrasta w kamień, krzyże drewniane murszeją, tabliczki spadają, ale kamienie wołać będą, kamienie muszą wołać o naszej przeszłości. Bo trzeba to podkreślić, że nasi żołnierze na wszystkich frontach świata, we wielu miejscach, w wielu miejscowościach i na bezdrożach walczący o niepodległość byli zawsze żołnierzami wolności. I o ile należy się dbałość o grób każdego żołnierza, o tyle trzeba podkreślić, że nasi żołnierze byli krzewicielami wolności. Gdzie bylibyśmy dzisiaj bez nich? Rozmawiałem wcześniej z powstańcami warszawskimi, z weteranami z czasów II wojny światowej i pan prezes zadał mi takie pytanie, czy jako 17. Republika Związku Radzieckiego bylibyśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy dzisiaj? Mogę odpowiedzieć z pełnym przekonaniem, choć to jest oczywiście rzecz nie do zbadania, że na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, że wystarczy popatrzeć na los innych republik sowieckich, żeby stwierdzić, że pewnie nie byłoby Solidarności bez Powstania Warszawskiego, bez wielkiej ofiary złożonej przez naszych żołnierzy i nie byłoby później naszej wolności, tej wolności, z której dzisiaj wszyscy się cieszymy. A więc powstańcom warszawskim, wszystkim, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, winni jesteśmy nie tylko pamięć za to, co wtedy dla nas zrobili, walka o godność, o człowieczeństwo, ale również za teraźniejszość. Prezydent Lech Kaczyński mówił, że żołnierz nie umiera, tylko żołnierz oddaje życie swojej ojczyźnie. Ci żołnierze, którzy oddali życie naszej ojczyźnie w mundurach i bez mundurów, stanowią dzisiaj fundament naszej wolności. I nie tylko nie wolno nam o nich zapomnieć. Musimy o nich uczyć na lekcjach historii. Musimy dbać o to, żeby nasza młodzież, nasze dzieci pamiętały o tej historii, bo z pokolenia na pokolenie, aby budować lepszą Polskę, musimy dbać o pamięć o naszych żołnierzach, o naszych powstańcach. I dlatego ta ustawa, którą przyjęliśmy na Radzie Ministrów, ma umacniać w realny sposób tę właśnie pamięć i ma tworzyć przestrzeń do tego, żebyśmy jako wspólnota narodowa, wszyscy, niezależnie od tego, kto ma jakie dzisiaj poglądy, żebyśmy czcili naszych bohaterów, naszą przeszłość, naszą historię z myślą o tym, że tylko tak
razem zbudujemy lepszą przyszłość.